Siemka, z tej strony Szyszmonek. Witam was w kolejnym odcinku serii Eurograd. Kolejnym, czyli dziewiątym. No i dzisiaj poprawimy sobie parę rzeczy tutaj na Śródmieściu i rozbudujemy sobie, to jest na północ nasze miasto. Głównie tutaj stację towarową i parę innych rzeczy związanych z koleją właśnie na północy. Ale na początek chciałbym zacząć od tego skrzyżowania. Bo tu zauważyłem, że tramwaje mają zielone wraz z samochodami, które mają jechać prosto. Tylko te tramwaje nie mają jakby tutaj rozjazd i mogą jechać w lewo i w prawo, wtedy się przetną z samochodami. Tak nie może być, więc będzie trzeba utworzyć osobne pasy dla tramwaji, czyli utworzymy sobie, dodamy sobie krok i on od 1 do powiedzmy 3 sekund i przełączymy sobie tramwaje w tryby kierunkowe, tak żeby można było również ustawić później właśnie w tej fazie na prosto, żeby tramwaje mogły jechać tylko prosto. No i tak, pierwsza faza to będzie po prostu tramwaje z południa i z północy. I kolejna faza to będzie tramwaje z zachodu i wschodu. No i później nic, tylko te fazy zduplikować i włożyć między to, co już mamy. To zrobię to po prostu po cichu. Dobra, poprawiłem to skrzyżowanie, teraz po prostu tramwaje na przykład w tej fazie będą mogły jechać tylko do przodu, tak żeby nie przecinać się już z ruchem samochodów, bo nie może być taka sytuacja. Co prawda, jak tu mam te osobne fazy na tramwaje, to one będą musiały sobie ustępować pierwszeństwa, jeżeli stąd będzie chciał skręcić w lewo, a stąd będzie jechał prosto, to ten będzie musiał zaczekać, a tu są tylko 3 sekundy, więc to jest takie najlepsze rozwiązanie, ale jakbym miał utworzyć 4 fazy osobne dla każdego kierunku, to znowu by to długo trwało. Bo jeżeli ustawię minimalny czas 0 sekund, no to mi się to ścina, a 1 sekunda to już jest całkiem sporo de facto, więc jakbym miał dodać dodatkowe 2 fazy, tak żeby było na każde 2 strony, a nie tylko na północ, południe, wschód, zachód, no to byłyby to minimum 2 dodatkowe sekundy na kierunek skrzyżowania, więc łącznie 4, więc szkoda tego czasu. A jakoś sobie poustępuję pierwszeństwo, no dadzą sobie radę po prostu. Kolejną rzeczą, która jest związana ze światami, chciałbym zrobić, to jest synchronizacja tych 2 skrzyżowań. Bo zdałem sobie sprawę, że one nie są ze sobą zsynchronizowane. Tu jest krótki ten odcinek z jednym pasem tylko do przodu i tu to samo. No i to niekoniecznie musi dobrze działać, więc synchronizujemy sobie to tutaj. I po pierwsze usuniemy to. Usuniemy sygnalizację świetlną stąd, czasową. I tutaj zatrzymamy. I dodamy to skrzyżowanie do tego. I będzie to trzeba jakoś zgrać. Więc w pierwszym kroku mamy prosto, prosto. Tak samo będzie tutaj. Czyli edytuj prosto, prosto. Halo? Edycja jakaś? Grę mi ścięło. O, odcięła się, dobra. No i prosto, prosto. Tutaj teraz dla pieszych zielone trzeba dać. No tylko problem jest taki, że stąd wypadałoby, żeby był skręt w lewo. Dopiero później prosto, prosto, więc idziemy sobie do tego kroku, gdzie jest wyjazd z dworca. Przesuniemy go na samą górę i zedytujemy, czyli jest stąd wyjazd. Tu jest przejście dla pieszych w tym miejscu. Pieszy mogą przejść teraz. I teraz będzie stąd w lewo i do przodu. Jeszcze sprawdzę, czy się przejścia zgadzają. Tak jest. Tutaj również się wszystko zgadza. Kolejny krok. To jest skręt w lewo. Stąd nie wiem, czemu mi tak kamerę wywaliło do góry. To będzie tak. I stąd zielone światło w tym miejscu, że oni mogli sobie tędy przejść. Tą fazę sobie skrócimy, ponieważ ilość pojazdów wyjeżdżających z tej ulicy nie powinna być aż tak duża. Są 2 pasy w lewo, co prawda ten jeden taki bardzo krótki, no ale powinno to dać radę. Tylko że tu trzeba jeszcze jedną rzecz zmodyfikować, o której zapomniałem. Czyli w miejscu, gdzie jest tu lewo skręt, tu powinien być skręt w prawo. Tak, żeby było to uchronione. W sensie, że piesi mogą przejść tu przez tą drogę. Tym przejściem,
w tym momencie, kiedy oni jadą do przodu lub do przodu po prostu. I w prawo stąd skręt jest zablokowany, ponieważ był w innej fazie. Tylko światło teraz wszędzie poprzestawiałem ręcznie, bo się same nie chciały ustawić, więc muszę to dopracować idealnie. Więc w tej fazie musi być przejście tu i tu. Oraz tutaj i tutaj. Dobra, skrzyżowanie sprawdzone. Wszystko powinno teraz działać. Jeszcze lepiej. Nie wiem, jak to będzie z korkami. Mam nadzieję, że ich nie będzie. Zobaczymy zresztą. Tu się widzę, że trochę korek robi. Na tym lewoskręcie. No ale będę musiał jakoś przeżyć to. Tak mówię, ta droga jest strasznie krótka. To może powodować później problemy. No ale już teraz niewiele z tym mogę zrobić de facto. No bo co? No tu będzie zawsze korek trochę. No po prostu parę samochodów będzie stało, czekając na to. Swoją kolejną i tyle. Okej, tramwaj, zmieścili się wszyscy do tramwaju? Nie zmieścili się. Ten tramwaj tak niekoniecznie daje radę. Nie wiem, czy nie zwiększy ilości pojazdów, chociaż tak naprawdę są cztery pojazdy, ta linia jest krótka. Niech wystarczy. Tylko teraz chyba bardziej mi bardzo dużo pracowników brakowało, mi się wydaje. Ponieważ na przykład tutaj, w tym biurowcu, może pracować 1500 ludzi. I to jest naprawdę olbrzymia wartość, biorąc pod uwagę, że w całym osiedlu dworcowym mieszka póki co 800 osób. Może jak jeszcze chwilę puszczę tą grę, no to się ich prowadzi. No ale umówmy się, to... No właśnie, no... To... No, brakuje trochę mieszkańców i pracowników. Ale wiadomo, później nie będą przyjeżdżali tutaj autobusami czy coś. Tylko się trochę zastanawiam, co tu się dzieje, że oni tak chętnie skręcają w prawo, jadą sobie tą drogą z parkingiem i skręcają tutaj w prawo. Nie mam zielonego pojęcia. Sprawdzę, czy to wszystkie linie są w porządku zrobione. A. Tutaj trzeba ustawić tylko skręt w prawo. Chociaż nie. Nie. Przecież oni mogą jechać. Do przodu i tak dalej. Tutaj też jest do przodu. Jeszcze bez jaj, że tu się będą korki robić. Pozostaje mieć nadzieję, że nie. Tu muszę włączyć własne zablokowane skrzyżowanie. Wiadomo, to skrzyżowanie czyste nigdy nie będzie, bo tutaj są dość długie fazy. No i to będzie trwało. Zanim to się wyczyści. Niestety. Najmniej mi nadzieję, że da jakoś radę. Później się zrobi jakąś obwodnicę czy coś. Zresztą będzie więcej połączeń z zewnątrz niż tylko ta droga. Kolejną rzeczą, którą chciałbym zrobić jest uzupełnienie brakujących oznaczeń na skrzyżowaniach na Śródmieściu. No bo ich trochę brakuje, mimo wszystko. Szczególnie w tym miejscu na osiedlu dworcowym. Teraz zdałem sobie sprawę, że tutaj jest podwójny prawoskręt. I w momencie, kiedy te pojazdy mogą stąd wyjechać, czy jest tu zielone, pieści przechodzą tędy. A skoro tu jest podwójny prawoskręt, no to raczej nie chciałbym takiej sytuacji mieć. Więc nie ma w sumie kiedy indziej ustawić tutaj zielonego dla pieszych. Jedyny krok to mógłby być ten, gdzie jest wjazd z lewo stąd i również do przodu. Tylko byśmy musieli odciąć wtedy do przodu. Wtedy się robi duży problem. No bo tu i tak jest jeden pas tylko do przodu, więc to już jest ograniczona przepustowość, a jeszcze obciąć kilka sekund, to już w ogóle byłoby tragiczne tutaj z tym przepustowością tego skrzyżowania. Więc moja propozycja jest taka, żeby usunąć to przejście dla pieszych i na jego miejsce
No, znaczy po prostu je usunąć i tyle. Dobra, gotowe. Wiem, że teraz będzie ciężej się dostać w rejon dworca. Chociaż tak naprawdę nie jest aż tak źle, no bo tutaj będzie niewiele ludzi. Zawsze mogą sobie przejść tędy i tędy. A no tutaj nie ma żadnych mieszkalnych budynków. No wiadomo, jest ten parking, na Lonnie ma być bardziej pod zajezd, nie? No ale zawsze mogą sobie przejść po prostu tu i tu, niż tu i tu. Więc nie ucierpię aż tak bardzo nad tym, a tutaj bezpieczeństwo się poprawi. No i o tak mówię, zdaje się, że jest to niedopuszczalne, żeby przynajmniej w Polsce, żeby był prawoskręt podwójny i przejście dla pieszych w tym miejscu. Jakby, wiecie, na drodze tego, gdzie mogą oni przechodzić. I auto muszą ustąpić pieszym. Także taka modyfikacja. Tutaj trzeba tą ulicę dalej pociągnąć. I zrobić przejazd pod tymi torami. Więc chwycimy sobie pikerem tory, no tego overpassa. Oczywiście ściął grę, jakiś błąd wywaliło, ciekawe. To może jednak ja sobie poskroluję i poszukam tego ręcznie. Bo teraz gdzie to było? Znalezienie tutaj tych torów to czasami jest naprawdę ciężka rzecz. Okej, to było gdzieś tutaj i to jak to jest to? Tu jest tak dużo tych torów, że ten panel laguje całą grę. Zdaje się, że tu chcę zrobić ten przejazd pod tymi torami. Bo tu będzie odbicie i tu będzie jeszcze zwrotnica z połączenia tych dwóch torów. Więc jeżeli bym to zrobił jako ten overpass, no to wyglądałoby to bardzo brzydko. Także w tym miejscu to zrobimy. Ewentualnie mógłbym to skrócić dotąd. Pytanie, czy ja chcę. No raczej nie. Dobra, na razie zostawię tak. I zbuduję tutaj dalej te tory w tą stronę. Dobra, zrobiłem jako tako ten przejazd pod tym. Myślę, że stąd wyprowadzimy sobie ulicę. Także już lecę po sfura. Myślę, że droga taka 1 plus 1 tutaj będzie dobra. Chociaż może taka z medianą. No, coś się wykombinuje, chociaż na pewno w trybie takim naziemnym. No i na przykład na 8, no tylko, że tu się rozwój taki brzydka skarpa. To może taka. Jest trochę lepiej. To może pod większym kątem ją zrobimy? Tak? Albo mam taki pomysł, że zrobimy to na przykład na 4 długości. To się zrobi nieco szersze. I później zrobi się już taką cieniutką. O, w ten sposób będzie taka mediana przed skrzyżowaniem. Wiadomo, to trzeba zaraz wyrównać. Chociaż ja wiem, czy dobrze wygląda. No ale z drugiej strony taka kropla przed skrzyżowaniem to by się przydała. To trzeba porozciągać. Można to delikatnie podnieść. 1, 2, 3, 4, ok. No i teraz trzeba tą drogę połączyć z tą. Nie wiem, czy takie skrzyżowanie będę robił. Bo raczej nie chcę robić jednego ciągu takiego, który będzie skręcał. Jakaś droga na północ będzie na pewno potrzebna. No to... No dobra, no to zrobię to skrzyżowanie. Ta droga jest za bardzo zakrzywiona, bo ona powinna być równolegle do tej. Więc się jej póki co pozbędę. Weźmiemy sobie znowu swór tram. Gdzie to teraz było? Ech, wyszukać muszę. 2 plus 2.
Tryb równoległy. Nie 18, a na przykład 32. 32 to jest za mało, to 40. A nawet więcej mogę. Może się uda zrobić 48. Gdzie było, żeby szybciej to robić? Shift. A. Ok. I teraz. No, powinno być dobrze, czyli teraz bierzemy 2 plus 3 na przykład. To trzeba jakoś do tego podłączyć. Powiedzmy, że to jest w miarę równe. Rozciągnąć to teraz w sumie do 24. No i takie skrzyżowanie, tu tramwaje wszędzie będą. Mam wątpliwości, czy ten lewoskręt nie jest za krótki, ale powinien dać radę. Najwyżej to się bardziej przesunie w tą stronę. To było płynne przejście oczywiście między tymi dwoma segmentami. To trzeba wyrównać do tej samej wysokości. Chyba, że już jest. A jest, do tej samej wysokości, no dobra. To może będzie trzeba obniżyć. No najwyraźniej później tak będę musiał zrobić, że to obniżę po prostu. Tu chyba miał być peron tramwajowy. To nie chyba, tylko na pewno. To może jeszcze raz to zbuduję. 2 plus 2 i... Oto zapis. Dobra, tu jest 18. To się zrobi na 6. I 2 plus 3. Z peronem dotąd. Ok. Jeszcze raz to wyrównać niestety trzeba. To też do 16. I teraz jest w porządku. Tutaj linię sobie muszę włączyć. No i tu jest do 6, czyli stąd trzeba uciąć trochę. To może wezmę sobie taką drogę polną, żeby to ładnie odmierzyć. Dziwnie tak się czuję, budując jakieś normalnej drogi, a nie ze swóra w tej serii. Chcę to idealnie odmierzyć, ale coś mi tak średnio idzie. Przestań się przyciągać. Ok. Dobra. Teraz do tej linii. Tu też robimy przystanki tramwajowe. Dobra, będą przydatne. Dobra, tu jest 200... Dobra, może licząc od tego. To jest 300 metrów, no ale... Przeżyjemy raczej. 3, 4... Obcinamy ten segment i budujemy z przystankiem. To klasycznie 24 metry. Przejście 16. Nie wiem, czy jest sens zwężać tą drogę tak na chwilę. To może po prostu zrobię taką z drzewami. Po prostu ze zgrubieniem. Ja szczerze mówiąc, niech zostanie to, co było. Tak mi się w sumie podoba. Tu trzeba oczywiście powłączyć pasy wszędzie, bo się tworzą. Tak samo tutaj. Tu trzeba powłączyć wjazd na zablokowane skrzyżowanie. Ustawić w sumie tutaj światła. Tu trzeba to zblokować linię. I tu również. Tu raczej jest wszystko dobrze ustawione. Nie, jednak nie. To powinny być dwa proste, jeden w lewo. Było inaczej. Tu jest w porządku. I tu jest w porządku. Tu jest w ogóle tu dwa pasy, ale nie ma oznakowania. Niby, że to miałby taki szeroki, ale nie wiem, czy tego nie przerobię, żeby tu był z powrotem parking. No ale to nie teraz. Zajmę się tym skrzyżowaniem. Tutaj na pewno będzie to w prawo, w sumie mogę to liniami zrobić, czyli to będzie w lewo, do przodu i w prawo, w lewo, do przodu i w prawo,
tutaj w lewo i do przodu i w prawo. No i tutaj w lewo i do przodu i w prawo. Czyli tu będzie trzeba zmienić oznakowanie, bo to są strzałki w lewo wszędzie. Czemu one się w ogóle tak tu rozjechały? Widzicie? Ciekawa sprawa. Co tu się dzieje? One tak jakby na przemian chodzą. Nie rozumiem tego. IMT czasami różnie działa. Tu jest za nisko ta droga, no to trzeba ją obniżyć niestety. Tak, żeby ta sieć trakcyjna nie wchodziła pod ten most. Okej, w porządku. Nachylenia chyba tu aż tak dużego nie ma. 1,3% jest w porządku. Tu znowu jest takie duże, to trzeba znowu poprawić. Tak się teraz zastanawiam i tu potrzebny był w sumie lewoskręt, no bo tu będzie taka droga i tu raczej nie będzie, chociaż tu się zrobi zaraz jakiś wiadukt, no ale zrobię tu jednak ten lewoskręt, to trochę przeróbek. Będzie trzeba to trochę poszerzyć niestety. Tak, żeby jak najmniej zniszczyć te zakręty, co tu są. Tak delikatnie tylko. Ciężko będzie tak zrobić, no ale raczej dam radę. Czyli 2 plus 3 i bez peronu. Coś w tym stylu. No, ciężko będzie, ale się zmieszczę. Jakoś. Zapomniałem sobie nagrywanie włączyć i tak sobie zbudowałem to rondo turbinowe. No więc teraz powiem te najważniejsze rzeczy, które przegapiłem, nie nagrywając ich. Więc zbudowałem to rondo, ono ma nieco większy promień niż to nawieźć do miasta, bo 18 metrów. Bo to 16 metrów miało takie delikatne glicze tutaj w terenie. Tu się wiecie, zrobiła taka dziura brzydka. Nawet jak to node controller próbowałem wyprostować. A buduję takie rondo tutaj, no bo ono idealnie tutaj pasuje. To miejsce. Tu jest ta przystanek osobowy, który też zbudowałem. Tu ogólnie było trochę wyrównywania tych torów, robienia oznaczeń na tym rondzie. I zbudowałem je, no bo to już jest mnie wszystko, które dalej od miasta, wiadomo, w takim starszej części to nie ma co budować za dużej ilości rond, zwłaszcza takich dużych, no bo tu nie ma nie dość, że miejsca, no to po prostu tak nie pasuje za bardzo stylowo. Zatem wierzę, takie malutkie ronda, które się po prostu, no nie wiem, dobrze to według mnie wygląda. A takie większe ronda, takie co, powiedzmy, nowocześniejsze, bo rondo turbinowe mimo wszystko jest dość nowym wynalazkiem. Tam z lat 90. albo końcówki 80. Takie tego typu oczywiście rondo turbinowe. No to można to, wiadomo, założyć, że później zostało dobudowane coś w tym stylu. Robiłem sobie tutaj presety do IMT, także kolejne takie ronda na pewno będę szybciej budował, to jest fajne. I myślę, że ten środek możemy sobie przełączyć na pavement.
jak się ustawia rondo z tramwajami, no to one przy wyjeździe muszą mieć pierwszeństwo, no bo wiecie, jak zrobicie szybką konfigurację, no to dałam ty ustęp pierwszeństwa, to trzeba zazwyczaj zmienić, żeby to sprawnie działało. Jeszcze tutaj muszę zrobić strzałki kierunkowe. No i tak mówię, dorobiłem tą stację. Chwilę się zastanawiałem, co to zbudować, ale myślę, że taka pasuje. Znaczy to nie ma być stacja, tylko przystanek osobowy. To jest, powiedzmy, prosta konstrukcja. I tutaj jest nowa dzielnica. Eurograd Jeziorna. Wzięła oczywiście swoją nazwę od tego jeziora, co tutaj jest. Myślę, że pasuje. I stąd też ten przystanek osobowy ma taką nazwę. Ta droga jest tymczasowo 2 plus 2, później się to coś innego zbuduje. Może jakąś pętlę autobusową, chociaż w tym miejscu nie ma chyba sensu. To trzeba jakoś połączyć jeszcze. Nie wiem, czy nie za bardzo tutaj za mocno skrętnie zrobiłem. To muszę to połączyć. To może zrobię tutaj z delikatnym zakrętem, albo fajnie było, jakby się to przyciągło na przykład. No pokaż tą linię stąd. To jest. Rozumiem, że te tory robią. Są problematyczne. Może teraz? No nie. Trochę problematyczne będzie to połączenie. Skoro nie mam tutaj przyciągania. W sensie, no wiecie, nie jakoś kiepsko jest, żeby trafić w tą linię. Ona znika. No dobra, to jest prawie idealny kąt. Więc tyle starczy. Wiadomo, aż tak długi ten asymetryczna droga nie jest potrzebna. To trzeba wyrównać. To najlepiej na tą samą wysokość, żeby spoko wyglądało. I zobaczymy sobie, jakie tu jest nachylenie. Dla samochodu może być nawet 5%. No jest 5,2. To sobie można razem wyprostować. Będzie 4,9. I to delikatnie podnieść, tak żeby nie było takiego nagłego zniesienia. No i myślę, że to teraz dobrze wygląda. Także dajcie mi chwilę, ja tu jeszcze dorobię strzałki kierunkowe i skończę zaznaczać linię. Nie lubię robić tych skrzyżowań takich z tymi lewoskrętami, gdzie jest później wejście do 2 plus 2, bo tak mówię, jest taki później bardzo mocny kąt skrętu. Nie no, bo to jest za mocne. Tak jeszcze pół biedy, jak się to przesunie. No ale tu też jest, umówmy się, mocne to. Także to stanowi duży problem. Dobra, to sobie skopiujemy, wkleimy również tutaj. Odwrotnie. A, tylko trzeba pousuwać te oznaczenia tutaj. Dobra. A, jeszcze oczywiście z boku trzeba dorobić. Z boku trzeba dorobić oznaczenia. Jeziorno na razie zostajemy w spokoju. Chcę najpierw przerobić te tory oraz zrobić tutaj dworzec towarowy. Tak żeby, wiadomo, pociągi mogły podjeżdżać z towarami. Najpierw chciałbym przepiąć ten tor, żeby nie wchodzić do tego, tylko do tego. A z tego bardziej z prawej zrobić taki regionalny i tu może jakiś przystanek. Tej bocznicy, dworzec towarowy. Tylko problem jest taki, że... Znaczy nie ma w sumie problemów. Tylko ten biedny Stadler Kis się rozsypał. Może zaczekam, aż kolega wróci na tory. Dobra. Stąd można usunąć te drzewa. I... No i powiedzmy, że to wszystko rozwalę.
i zbuduję nowe tory stąd dotąd. Ten zakręt się zrobi z większym kątem. Tak, żeby tu można było właśnie zrobić sobie nieco dłuższy, prosty przystanek osobowy. No to wiadomo, ja musi być prosty tor, także będzie trzeba nieco większy kąt zrobić. W sumie, to ja bym tu od nowa to zbudował, ten fragment. Może wyłączę tego, wyłączę linie pomocnicze. To siatkę jeszcze. I delikatne skrzywienie dosłownie. 175 stopni, ok. Zaraz tutaj naprawię wysokość tego. I już teraz ten przystanek. W sumie, czemu nie? Więc lecimy po sfurę. Może sfur basic. Z powrotem wszystkie, całe przyciąganie. 3. I to na przykład na... I to na przykład na 16. To trzeba dostosować odpowiednią wysokość tutaj zrobić. Tak samo to. Żeby się dobrze trzymało. No i chyba coś takiego. Nie wiem, czy nie zrobię nad tym wiaduktu, który by się po prostu łączył z tą drogą. Może być w sumie dobry pomysł. Zaraz się okaże, że to cały węzeł drogowy zrobię. Nie, no, żartuję. To byłby overbuild. No i tu gdzieś trzeba zbudować ten dworzec towarowy. To myślę, że w tym miejscu będzie najlepiej. Także muszę znaleźć jakąś stację, która by tu pasowała. Nie musi być to zbyt skomplikowana konstrukcja. Chociaż, żeby też nie było zbyt prosta. Może zbuduję taką samą jak tutaj. Chociaż chciałbym zachować pewną różnorodność. Więc nie, tylko znajdę coś innego. Takiego, żeby też były przejścia podziemne albo nadziemne. Ciekawe, czemu to jest takie zbugowane. Pytanie, czy to tutaj pasuje, ale nie, wygląda wszystko dobrze. Może tutaj będzie trzeba zrobić trochę tą drogę. I w sumie ona jest na tyle wysoko, że mogłaby być nad tą prowadzona wiaduktem. Nie wiem, czy po prostu tak nie zrobię. Tylko się zastanawiam, bo tu trochę brakuje takiej łatwej przesiadki z tych peronów. Tu powinny być takie przejścia do góry. Tu powinno być przejście do góry. Ja to powiedziałem. Tu z tego peronu powinno być przejście takie nadziemne nad tym, aż do tej stacji praktycznie bezpośrednio. Tak, żeby był łatwy dostęp, to może wezmę ścieżkę i spróbuję coś tu zbudować. Weźmiemy sobie... Jak to się teraz nazywało? Schody. Tylko to jest za duże. To też jest trochę niewymiarowe, no bo jak to mam zrobić tak, żeby zejść na ten peron? Więc mogę w sumie tak zrobić. Obniżyć. Tylko, że to tak nie za bardzo. Ja może jeszcze raz to spróbuję zbudować. Czemu to nie ma sterowania wysokością? Co jest? Chyba, żebym zbudował tak ręcznie to. Ech. Pytanie, w której kategorii to jest, bo może jak wybiorę to z tego miejsca, gdzie to jest oryginalnie, nie w Finditie, to może się odpali
Holding Control, ten mod, i będę mógł wyłączyć wyrównywanie ziemi. To było to. No nie ma, nie odpalił się. Bo normalnie jak buduję jakiś budynek, to powinien być ten mod. Też go nie ma. To jest. Nie mam go włączonego na tym profilu. To trochę słabo. To może zrobimy na razie ręcznie. Najwyżej się to poprawi. Taką ścieżkę. To chyba nie ma wersji nadziemnej. To normalna znowu brzydko wygląda, umówmy się. Jak to jest z tym kiepsko. Czy szerokie to cholernie? No nie, to będę musiał te schody. Nie chcę teraz resetować tej gry. No jest z tym problem teraz. Spróbuję jeszcze raz te schody tutaj dać, ale to chyba nie będzie dobrze wyglądało. Które to były, to były to. No. Gdzieś to później może poza kadrem bym poprawił. To byłby najlepszy pomysł chyba. Pytanie, jak jest odchodzeniem od tego innych ścieżek. Czy to dobrze będzie wyglądało? No ta ścieżka jest strasznie szeroka. Trzeba było znaleźć coś węższego. No wszystkie ścieżki są takie szerokie. To jest problem. Może ten gość tu zrobił te schody. Ma też jakąś wersję taką bardziej customową. Coś w tym stylu. To jest takie większe. To jest za duże. To wszystko jest spore. Muszę sobie pobrać więcej takich schodów i później zrobimy to coś ładnego. Także w następnym odcinku jest do zrobienia. To chyba. Albo co innego. To jest fajny bardzo pomysł, żeby to zrobić po prostu, wiecie, takie wejście do góry. Ale do przeróbki. I tą drogę bym zrobił praktycznie wzdłuż torów i by było... Albo właśnie, dojść do drogi. Tylko... Jeżeli zrobię drogę, no to... To nie wiem, czy oni będą mogli przechodzić. Jakbym tak zrobił drogę w ten sposób. Przeciągnąłbym ją do tej wysokości. No byłoby za nisko oczywiście. Jakimś cudem. Na takiej wysokości. Tylko do teraz nie mam jak tutaj zrobić, tak jak mówię. Nie mam jak zrobić tych przejść do góry. No bo jak? Jak raczej tu nie dam rady podłączyć ścieżki do tego. No chyba, że nie wiem jak ta gra działa w tym aspekcie w sumie. To jest na przykład pytanie, czy oni mogą przejść z tej drogi na ścieżkę? Jak ktoś to sprawdzał i się orientuje, no to może mi powiedzieć, ale... No później najwyżej spróbujemy sobie zrobić. Spróbuję zrobić własną... Własne jakieś customowe tutaj schody. Jak sobie pobiorę więcej asetów. A na razie zostawimy w ten sposób i się zajmiemy tutaj tym dworcem towarowym. Więc chyba nie ma żadnego pobranego niestety. Jest tu coś, żeby znaczyć sobie, że były tylko towarowe. Tu jest ta stacja kolejowa. O, jest towarowy dworzec kolejowy. Mogę spróbować ewentualnie tutaj wpisać cargo. Cargo. I co tu jest? Port. Dworzec i hub. Ale to hub to jest port plus dworzec. Więc musimy normalny dworzec zbudować. Także już to buduję. Na pewno w tym miejscu będzie trzeba zbudować te tory. Może w takiej malutkiej odległości od tych. Albo nie będzie szeroko. Mam nadzieję, że ten kod nie będzie za duży.
I w tym miejscu ten dworzec, tak mówię. Osiem to chyba będzie za mało. Ale można spróbować. No, zdecydowanie za mało. To musi być jeszcze większe. A taka prawda, że taki dworzec musi być na płaskim terenie. I... no i na osobnej bocznicy. Więc to będzie trzeba bardzo mocno przesunąć. W tym momencie. Przez to duża ingerencja będzie w teren, ale nie mam tu tak naprawdę wyboru żadnego. Spróbujemy 8 od tego na przykład. Jak sobie teraz z tym poradzi, jeżeli chodzi o miejsce? No wciąż tego miejsca jest za mało. Chcę to zrobić tak na styk. Mam nadzieję, że mi się uda. Żeby to jako później, wiadomo, żeby to dużo miejsca nie zajmowało. No i w tym stylu bym to zrobił. Okej, okay, teraz jest w porządku, no tylko teraz to trzeba przyciągnąć do tej wysokości, co są wszystkie inne tory. No wiadomo, rozpędzający się pociąg towarowy to nie może mieć za dużych nachyleń. No i tu bocznica, to chyba nie powinno tak wyglądać, znaczy... wygląda jak wygląda, tylko chodzi mi o to, że niekoniecznie tory powinny się zakończyć zaraz tak przed peronem. Jakby tu ten pociąg nie wyhamował, to by to stworzyło niebezpieczną sytuację. No ale... myślę, że jest to na tyle szczegół, że możemy to odpuścić. Czy szczegół, no. Nie słyszałem o takich przepisach, znaczy nie słyszałem o takich przepisach, ale nie znam się za bardzo na budowie torów tak i przepisach dotyczących tego, więc uznajmy, że jest w porządku. Muszę poszukać odpowiednich torów. Czemu to nie ma wyszukiwania? By się przydało. Bo ja znam nazwę, ale się ciągle mylę. To jest to, tak. Okej. Okay. Więc te tory z betonowymi podkładami i betonowym podłożem. Zastanawiam się, ile ciągnąć tą regionalną linię. Bo jakby ten tor ma być regionalny, a ten ma być Intercity. Po prawej ten ma być regionalny, plus cargo później z tego. Specjalnie robię też tą stację tak, żeby nie było przelotu w drugą stronę, bo później te cargo by jeździły po całym mieście. By się korki pociągów robiły, więc po prostu będziemy sobie gdzieś tam wysyłać później w tamtą stronę. Więc wracam do torów i robię wzdłuż tego. Sobie po prostu zbuduję wzdłuż tego trochę to tych torów, żeby to później... Wiecie co, tak się zastanawiam i bez sensu jest taka szeroka przerwa, skoro kolejny przystanek zrobimy tutaj, gdzie będzie można bez problemu ją zwiększyć. Także jeszcze raz. Ale to jest chwila na szczęście, tylko przebudowa czegoś takiego. No i przy okazji się tych drzew pozbędę. Jeszcze zanim to zacznę budować. Dobra, myślę, że zbudowane. Tu będzie trzeba zbudować dość, powiedzmy, jakiś coś, znaczy coś, no w sensie tu będzie trzeba zbudować taką drogę, żeby to się nie korkowało, bo tu pewnie będzie mnóstwo ciężarówek podjeżdżało. Więc jako, że to jest na takim pochyleniu, to zastanawiam się, czy by tu nie zrobić takiego węzła i wiaduktów nad tą drogą główną, ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Bo w tym mieście jednak nie chciałbym budować aż tak skomplikowanych dróg. Z drugiej strony bardzo dużo takich
Ciekawy węzeł bym sobie zbudował sędzią, więc to się jeszcze zastanowię. Wypadałoby go już teraz podłączyć. Na pewno będę chciał, żeby ta droga prowadziła dalej tu na północ. Wzdłuż torów. Więc tu będzie trzeba zrobić wyprowadzenie. To w sumie mogę wziąć swór tram. 2 plus 3. I również z peronem. No i to się zrobi pod kątem. 6. Bez linii pomocniczych. No i nie będzie 160. To trzeba rozsunąć oczywiście do 24 metrów tradycyjnie. I przed tym zrobimy sobie... Tutaj zrobimy sobie jakieś skrzyżowanie. Bo wiadomo, na pewno jakiś ruch stąd będzie, bo tu będzie jakaś strefa przemysłowa. To w sumie nawet olbrzymi ruch będzie. To może nawet, żeby nie mieć tutaj korków, zbuduję taką drogę nieco szerszą. Coś w tym stylu. Nie wiem, czy to wszędzie mi to zoning jest to potrzebny, ale na wszelki wypadek dam. To w sumie też można mocno rozciągnąć do 24 metrów, żeby tu później pasy ładnie wyglądały. Nie wiem jeszcze, jaka będzie tu konfiguracja linii, bo czy tu wszędzie musi być po dwa pasy do przodu, to nie jest przesądzone, no bo nie wiem, jak to się będzie po prostu ruch układał. Pewnie na tej relacji tak, ale tu pewnie będzie dużo skrętów, stąd i stąd. Także możliwe, że tu na przykład będzie dedykowany prawoskręt. I miałem tutaj jeszcze ustawić światła w tym miejscu. Więc tak też zrobię. Tu są jeszcze tramwaje, czyli trzeba ustawić je też tryb kierunkowy. Okej. Czyli pierwszy krok to będzie tak, w lewo. Później będzie do przodu. Tak. No, tramwaj do przodu. Również tramwaj do przodu. Następnie tu w lewo i tramwaj trzeba wyłączyć. Kolejny krok to będzie wyjazd stąd. Czyli tramwaje w lewo i wyjazd tej drogi. Tylko, że tu chyba sobie zrobimy sobie właśnie chronione przejście dla pieszych w tym miejscu. Czyli tak, i tu gdzie jest lewoskręt, to tu się da im w prawo. Czyli coś takiego. Następnie kolejny krok, no to musi być wyjazd dla tramwaji stąd. Dobra, teraz to zrobimy, bo się zastanawiam, kiedy te kroki do tramwaju dorobić. Znaczy wiadomo, i tak to później poukładam w odpowiedniej kolejności. I ostatni krok to będzie wyjazd stąd. Dlatego tramwaje chcę na koniec zostawić zawsze, bo no później trzeba zmieniać czas, a tak to zazwyczaj zostawiam 4-8 po prostu. Nie jest za długo, nie jest za krótko. Znaczy jak na taki realizm, no to jest za krótkie, no ale znowu wciskane jest, to jest spoko czas. Może mógłby być trochę dłuższy. Najwyżej się to później wydłuży. Nie ma z tym przecież żadnego problemu. Więc... Zdaje się, że wszystko ma jakieś swój czas, żeby wyjechać. No tylko dla tramwaju bym zrobił więcej. To jest ta pętla i tu będzie duży ruch do tej pętli mimo wszystko. Żeby te tramwaje za długo nie stały, to wypada im zrobić osobną fazę. To może... Nie zastanawiam kiedy. I zdaje się, że po tej fazie dodamy dwie fazy takie krótkie dla tramwaji z dwóch stron, żeby mogły wjechać w tą boczną drogę. Czyli tak. I tak. To przeniesiemy sobie do góry. No i zgadza się tramwaje. Tramwaje. Później stąd. Stąd do tramwaji.
i wyjazd stąd. Ok. Czyli zostawimy sobie te światła. Jeszcze sprawdzę, czy na pewno wszystko ma jakiś tam czas. Ok. No, mam nadzieję, że dobrze to będzie działało. No, wiadomo, ten tramwaj będzie dość długo czekał. Bo nie chcę robić między każdą fazą osobnych dla tramwaji, ale da radę. Po prostu czas jazdy się trochę wydłuży. I na tym skrzyżowaniu nie mam pojęcia, jak ustawimy, bo nie wiem, jakie to będą jeszcze... Nie mam pojęcia, jakie tu będą jeszcze konfiguracje, jeżeli chodzi o strzałki. Ale tu na przykład już wiem, że można ustawić. Czyli zrobimy sobie na przykład 8, 16 i tu przód, przód i przód, przód. I później zrobimy sobie jeszcze w lewo, czyli 4, 8 i wyjazd stąd. Uruchom. I właśnie zapomniałem, że tu miałem zrobić to betonowe. Uważam, że taki beton lepiej wygląda w tym miejscu. No i ta droga tak wygląda, jak wygląda. Ewentualnie można by to rozciągnąć troszeczkę. Pytanie, jakby się to zachowało. No nie jest źle, szczerze mówiąc. Nie jest to chyba aż tak widoczne. No to tu nie ma słupów z jakiegoś tam wodu, nie wiadomo jakiego. Ale rozciągnąłem to troszeczkę o te 10% i no i ten zjazd już wygląda lepiej. To może tak zostawię. Trochę mnie denerwuje to, że później te skrzyżowania wszystkie będą wyglądały w ten sposób i te nogi mi się... Drogi się szybko znudzą. Znowu zapomniałem włączyć nagrywania. Tak to jest, jak się nagrywa w kawałkach. W każdym razie na tym skrzyżowaniu wpadłem na pomysł, żeby zrobić tutaj tylko trzy wlotowe. Tu sobie zrobimy taką drogę i tu będzie większe skrzyżowanie, tak żeby była droga jakaś w dół do obsługi portu oraz tu do obsługi dworca towarowego. Może jeżeli będą tu korki, to zrobimy nad tym wiadukt. W tym miejscu zrobimy aerondo, powinno wytrzymać ten ruch, co będzie do tego dworca, najwyżej się dobuduje inne dworce. Albo... jeżeli coś wymyśli. Tutaj zlikwiduję peron. Ponieważ tutaj blisko jest już jeden. Tu są te perony blisko. A tutaj, tak jak mówię, zabudowałem drugi peron, tak żeby tramwaje skręcające w prawo miały szybką możliwość do wyładunku pasażerów, którzy będą chcieli po prostu przesiąść do tej stacji. Bo ta linia jadąca do przodu będzie jechała wzdłuż tak naprawdę torów. A to będzie skręcając w prawo. No jednak się od tych torów trochę oddali. Temu te perony są tu bardzo ważne, no bo będzie łatwa przesiadka, a brak tutaj peronów, żeby przesiąść się z tej linii, która będzie jechała tutaj w lewo, czy tam do przodu, jak zwał, w tym przypadku, to no przeżyją, bo będą się mogli przesiąść na tej stacji, co będzie tutaj, bądź tutaj. Trochę to pokrętnie wytłumaczyłem, ale starałem się streścić to, co tutaj powiedziałem przez te parę minut bez nagrywania. Ja nie wiem, gdzie ja mam głowę, w murach, czy gdzieś, że zapominam o tym. Ścięło grę. Świetnie. Okej. Okay. Odcięła się wreszcie. Może linie pomocnicze włączę. No nie, będzie coś takiego. Teraz tryb łączenia węzłów i połącz się tym. To po prostu w ten sposób się zrobi. W sumie to mogę na tyle rozsunąć, żeby tu możliwa była zawrotka, żeby tu była możliwa. Czyli się zrobi to w formie takiego ronda, tak naprawdę. Tu preset nawet z ronda wsadzimy. Tylko ta droga ma chyba inną liczbę punktów IMT. I się to nie zeskaluje dobrze. To muszę zrobić to ręcznie. Chyba, że to zrobię jako drogę taką. Jako drogę
taką do rond, no tylko nie mogę, bo na środku będą parkingi, więc oni muszą mieć chodnik na środku. A te drogi na, do rond nie mają chodnika na środku, więc jest jak jest. Takie duże jest to rondo. Nie, 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 to ja nie chciałem. To 12 zrobimy. Ach, po co ja te linie robiłem, jak tu przecież zrobię wyspę. Więc linię mogę zlikwidować. Chyba coś źle pozlikwidowałem. To zdecydowanie źle. Bo tutaj powinna być ta linia warunkowego zatrzymania się, którą usunąłem. No i tutaj zrobimy sobie oczywiście jeldy. Takie inne cuda. No i to teraz rozciągnąć trochę. No, nie wyszło to jak chciałem, ale pójdzie. Nie jest najgorzej. Pytanie, jakie tu jest nachylenie? Trzeba jeszcze liczyć offset. I jest naprawdę spore. Prawda, tutaj trochę obniżyłem, ale to rondo musi iść trochę w dół. No bo musi być dobry dojazd do tego dworca. Może by jednak zrobił tutaj taki węzeł trochę. Żeby był wiadukt nad tym, bo tu ciągle to idzie w dół. Musiała być taka pętla później. Na razie chyba zostawię to w ten sposób. Powiem wam tak, pomyślę jeszcze nad tym poza kadrem. Trzeba nazwać jeszcze tą stację, nazwiemy sobie ją Eurograd Towarowy. Myślę, że ta nazwa jest spoko pod tym względem, że no, obok jest to towarowo, więc czemu by tego nie tak nie nazwać. No i to tutaj też nazwiemy Eurograd Towarowy. Patrzę się na ekran zamiast na klawiaturę i nie za bardzo mi wychodzi pisanie. No ale dobra, jest okej. Okay. To już wszystko w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Zostawcie komentarz, suba, lajka i co tam chcecie. Zapraszam również na mojego Discorda. Do usłyszenia.